Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie na moim kanale Sabina Wolter, Love and Intimacy Coach. Chciałabym dzisiaj porozmawiać na temat zdrady w relacji. Dzieje się zdrada, zdarzyła lub działa się. I co dalej? Zdrada wychodzi na wierzch. Co dalej? I jako osoba, która była w relacjach i zdradzała, i była zdradzana, i teraz, jako specjalista, który prowadzi ludzi, którzy zdradzają i byli zdradzani, mogę powiedzieć tylko jedno: zdrada sama w sobie nigdy nie ma nic wspólnego z tą osobą, z którą się jest w relacji. Naprawdę trzeba mieć bardzo dużo złośliwości wobec osoby, z którą jest się w relacji, żeby zdradzać ją na przekór wszystkiemu lub wszystkim, tylko dlatego, żeby zrobić jej przykrość. Mówię o tym, ponieważ ludzie, z którymi pracuję, i ja sama, będąc w podobnej sytuacji w przeszłości, w podobnych sytuacjach, często mierzyłam się z takim pytaniem, co jest ze mną nie tak, albo czego nie daję, albo czego nie zapewniam, albo czego mi brakuje, albo co powinnam mieć, żeby tej zdrady nie było. Dlaczego to jest moja wina? Ściągałam tę winę na siebie. Wielu ludzi, którzy są zdradzani, pytają swoich partnerów czy partnerki, czego ci nie dawałam, czego ci nie dawałem, czego ci brakowało. I bardzo często funkcjonują w takim bardzo krótkim, ale intensywnym układzie. To była moja wina i dlatego ty zrobiłaś czy zrobiłeś coś takiego. Przyznam szczerze, że ponownie powołując się na moje doświadczenie, gdy zdradzałam i nie jestem z tego dumna, ale to bardzo wiele mnie nauczyło i muszę powiedzieć, że gdy decydowałam się na taki krok, to po pierwsze robiłam to dla siebie. Trudno mi dzisiaj wytłumaczyć to inaczej niż mało szlachetny rodzaj buntu wobec tego życia, które sobie wypracowałam z tą daną osobą na ten moment, w którym czułam się bezpiecznie, stabilnie, przyjemnie, w którym to układzie kochałam tę osobę. Bardzo chciałam jej szczęścia, bardzo chciałam ją kochać, bardzo chciałam być kochana przez tę osobę. A jednak z drugiej strony ta inna osoba, która się pojawiła, ona sprawiała, że czułam się żywa. Ona pokazywała mi coś o mnie samej, o czym już zapomniałam. Sprawiała, że w moich żyłach szybciej krążyła krew. Wielu ludzi, z którymi rozmawiam, z którymi pracuję, którzy dopuścili się zdrady, mówią coś bardzo podobnego. Wstąpiło we mnie życie. Nagle poczułam się tak witalna. Nagle poczułem się taki żywy, taki witalny. Nagle moje życie nabrało kolorów. Już nie wiedziałam, jak to jest. Czułam się, jakbym miała znowu 13 lat i była zakochana. I nie robimy tego dlatego, że nie kochamy tej drugiej osoby, w której jesteśmy relacji. Nie. I na tym polega tragizm całego tego układu. Bo gdybyśmy nie kochali tej osoby, to wejście w ten związek, ten drugi związek, byłby taki usprawiedliwiony. Tymczasem zdrada jest trochę bardziej złożonym procesem. I co więcej, bardzo często nie dotyczy seksu z inną osobą. Zdrada ma bardzo wiele różnych form. Dzisiaj, w obecnym świecie, gdzie technologia jest tak rozwinięta, przejawami zdrady może być sexting, może być flirtowanie z osobą na czatach, może być oglądanie pornografii przez długi czas, nie mówienie o tym drugiej osobie i unikanie bliskości z nią. Może to być flirtowanie z ludźmi z pracy. Może to być też po prostu niemówienie o tym, czego się pragnie, w nadziei na to, że ta druga osoba to odkryje, albo w nadziei na to, że ta druga osoba się domyśli, albo dlatego, że po prostu nie chcemy jej ranić, bo może mamy za wysokie oczekiwania. A poza tym tyle lat minęło i co już więcej można zrobić? Zdrada ma bardzo wiele różnych form, jednak trzeba pamiętać, że to jest znacznie szersze spektrum niż tylko ktoś puknął kogoś i dlatego jedna osoba musi być pokrzywdzona. To jest układ idealny, gdy jedna osoba jest ofiarą, a druga jest tym oprawcą. Jest układ idealny i ideałów nie ma. No sorry. I nie mówię przez to, że ludzie wpychają innych do tego, żeby zdradzali na siłę. Mówię raczej o tym, że mamy swój wkład w to, że w pewnym momencie relacja mogła stracić taką magię przyciągania, którą miała na początku, i przede wszystkim stracić na szczerości rozmów, na bliskości, na intymności, która ten związek scala. Na tych elementach, które sprawiają, że związek wznosi się na wyższe tory.
utrzymuje się na nich. Zrozumienie zdrady to nie jest usprawiedliwianie jej. Żeby zrozumieć, co się stało, jest to bardzo ważne i istotne dla nas samych, bo tak jak wspomniałam, ja zdradzałam i byłam zdradzana. Niemniej jednak w jakimś momencie w moim życiu miałam tyle charakteru, żeby porozmawiać z moimi byłymi partnerami i rozkminić, co się stało, na jakim etapie, czego w sumie nie widziałam, czego ty nie widziałeś, co widziałbyś dzisiaj. Może jest coś, co mogłabym poprawić, bo wiesz, teraz jestem w relacji, która jest dla mnie mega ważna i nie chciałabym popełniać tych samych błędów. I moim zadaniem było, zamknij się, Wolter, i posłuchaj. To nie zawsze były przyjemne rzeczy, które musiałam usłyszeć, ale musiałam je usłyszeć. I to samo chciałabym zaproponować też Wam. Tobie, droga osobo, która być może doświadczasz zdrady od swojej ukochanej osoby albo jesteś zapętlona w drugą relację. Szczerość przede wszystkim. Zrozum, co się stało. Zadawaj pytania z ciekawością i bez osądu. Jeśli potrzebujecie, a bardzo często tak jest i tego się często też nie robi, ale bardzo polecam, skontaktujcie się z terapeutą, z kimś, kto jest specjalistą w takich dziedzinach, kto może Wam pomóc. Pamiętajcie, że przyjaciele nie są od tego, żeby nas naprawiać, więc jeżeli zwierzacie się przyjaciołom, przegadujecie tematy, to nie znaczy, że one się rozwiązują. Jeżeli przegadujecie je też między sobą, to też nie znaczy, że one się rozwiązują. Macie wtedy większą, bliższą więź, ale to specjalistyczna pomoc może zagwarantować, że wyjdziecie z tej sytuacji wzmocnieni. Nie będziecie już tacy sami, ale możecie wyjść wzmocnieni. Z równie wielką szansą na szczęście, tym razem silniejsi. To, co jest też bardzo istotne, to to, żeby pobyć w tych uczuciach. Pobyć w tym, co się dzieje. Nie próbować uciekać od tego. Jeżeli dowiesz się, że twój partner czy twoja partnerka cię zdradza, to nie uciekaj w imprezy, nałogi, spotkania z przyjaciółmi, wyjazdy, kompulsywne zakupy, zachowania czy cokolwiek innego. Tylko pobądź ze sobą. Pobądź z tym, co się dzieje. Artykułuj to. Jeżeli ty jesteś osobą, która zdradziła, jak najszybciej przyznaj się do tego. Nie trzymaj tego w tajemnicy. Jeżeli chcesz trzymać to w tajemnicy, żeby nikogo nie zranić, to zgadnij co? To gówno wypłynie szybciej niż się spodziewasz i będzie infekować znacznie więcej ludzi niż ci się wydaje. Mówię z perspektywy wielu ludzi, z którymi pracuję i mówię z perspektywy własnych doświadczeń. To i tak wyjdzie na wierzch. To i tak będzie bolało. A z czasem, który wcale nie leczy ran, ten czas tylko dodaje mocy do tego, co jest tak mocno ukryte. Dlatego dajcie sobie szansę na to, żeby pobyć w tym, co czujecie i rozmawiać o tym. W szacunku, w głębokiej komunikacji, to jest też bardzo istotne. W każdej relacji ważna jest komunikacja, w każdej relacji ważny jest szacunek, w każdej relacji ważne jest wyrażanie wdzięczności. I jakkolwiek to jest trudne, ale w takiej sytuacji szczególnie. Dziękuję, że mi to mówisz. Dziękuję, że nie muszę dowiadywać się skądś indziej. Dziękuję, że możemy porozmawiać o tym. Jest to cholernie nieprzyjemne i strasznie mnie to boli i kuje, bo mój świat właśnie runął. Ale dziękuję Ci, że możemy o tym porozmawiać. Dziękuję Ci, że traktujesz mnie z takim szacunkiem i mówisz mi o tym. W procesie głębokiej komunikacji, jaką mam nadzieję macie ze sobą wówczas, jeśli też decydujecie się na pomoc z zewnątrz, żeby to lepiej zrozumieć, żeby to lepiej przegadać, a taka pomoc i wejście na taki poziom głębokich rozmów, które dekonstruują to wszystko, co narosło wokół Was i doprowadziło do tej sytuacji, tak naprawdę może przyczynić się do tego, że ten związek paradoksalnie zyska na tym, o czym wspomniałam już wcześniej. Możecie wyjść z tego silniejsi. Dlatego dajcie sobie szansę. Komunikujcie się ze sobą bardzo głęboko i zadajcie sobie to fundamentalne, najważniejsze pytanie. Chcemy być ze sobą dalej, czy nie? Jeśli chcemy być ze sobą, jeśli z obu stron pada tak, to musimy zobowiązać się do czegoś nowego, bo jeżeli będziemy szli dokładnie tak, jak szliśmy do tej pory w tej relacji, będziemy takimi, jakimi byliśmy do tej pory, to wcześniej czy później to się powtórzy. I zastanówcie się też, z Waszym terapeutą czy terapeutami, jakie schematy macie w sobie, że doprowadziły do tego, że Twój schemat i Twój schemat tak bardzo się ze sobą zakochały i skleiły, ale jednak wyszły na wierzch i potem powieliły. Najczęściej to są schematy odrzucenia i przywiązania.
I mówię znowu z perspektywy moich doświadczeń i z perspektywy ludzi, których prowadzę. Osoby, które mają problem z poczuciem odrzucenia od człowieka, którego sobie wybrały, boją się odrzucenia ze strony tej osoby, więc robią wszystko, żeby odrzucić się samym. I udowodnić tym samym, podświadomie, zobacz jaka jestem, zobacz jaki jestem, nie jestem warty czy warta miłości, czy uznania, szacunku, adoracji i akceptacji. I odrzuć mnie, bo to jest jedyne, co znam. Osoby, które mają schematy, które wyrosły na takich głębokich ranach wynikających z dziecięcej potrzeby przynależności, mogą doświadczać w dorosłym życiu potrzeby współzależenia od partnera. Moja wartość, moja atrakcyjność, moje znaczenie, to czy jestem kochana, czy jestem akceptowana, zależy od tego, czy dostaję to od Ciebie i zrobię wszystko, żebyś mi to dawał. Chcę być Ci potrzebna, chcę być w Tobie, chcę być przy Tobie, chcę być w Twoim życiu i musisz dawać mi dowody na to, że to ma sens, że to jest prawdziwe. Robi się to w intencji miłości i kochania, ale w istocie czasami dusi drugiego człowieka. I tym samym powtarza się schemat, jakie te osoby doświadczały w swoim bardzo dziecięcym, wczesnym życiu. Doświadczają odsunięcia się tej figury, którą kochają. I szukają tego powiązania ponownie, jeszcze bardziej. I wtedy zastanawiają się, co jest ze mną nie tak. Gdzie zrobiłam błąd? Co zrobiłem źle? Jak bardzo muszę się zmienić, żeby dostosować się pod Ciebie, żebyś Ty kochał mnie lub kochała? Takie schematy generują bardzo przykrą i szkodliwą dynamikę dla wielu relacji. Mogą doprowadzać do zdrad. I jest to przykre. Czy zdrady są do uniknięcia? Nie wiem. Wiem tylko, że jesteśmy społeczeństwem, które jest reaktywne, więc jak jest problem, to wtedy szukamy pomocy. Nie szukamy dla siebie rozwiązań, nie szukamy dróg dla siebie, nie szukamy tego, w jaki sposób wzrastać, gdy mamy 18, 19, 20 lat. Reagujemy na to, co się dzieje, gdy mamy po 30 plus i więcej. Wtedy, gdy nawarstwiają się największe problemy, z którymi już po prostu nie możemy sobie radzić. Chciałabym jednak ten odcinek zakończyć czymś optymistycznym. Obserwowałam dynamikę relacji ludzi, których prowadziłam w parach, ludzi, których prowadziłam indywidualnie, a mieli podobne doświadczenia. I też obserwuję dynamikę mojego małżeństwa, które wyrosło na tym, w jaki sposób zintegrowałam w sobie doświadczenia z moich poprzednich relacji, z których, tak jak mówię, z których to czynów, które robiłam, nie jestem dumna, ale gdyby nie one, to nie zrozumiałabym tego, co mną kierowało i nie mogłabym tego wyłączyć. Nie byłabym w stanie. I ludzie, którzy przechodzą coś podobnego i potrafią zintegrować to w sobie w dojrzały, bezpieczny, pełen szacunku sposób, zaakceptować to, co się stało i odpuścić ten ładunek emocjonalny, tak naprawdę z tych doświadczeń czynią głęboką, życiową mądrość. I tego samego Wam właśnie życzę. Nie wyjdzie się takim samym z tego. Naprawdę, możemy się rozbić na miliony kawałków. Ale to, co z tym zrobimy, ta mądrość, którą wyciągniemy z tych doświadczeń, może być tym klejem, który nas scali. Ta miłość, którą okażemy sobie. Zrozumienie, szacunek i akceptacja, którą w sobie wzbudzimy do tego człowieka, który nas zdradził, czy którego my zdradziliśmy. Te wszystkie aspekty są w stanie być tą cudowną substancją, która nas scali na nowo. I możemy być spełnieni, i możemy być szczęśliwi. Ale to wymaga od nas, żebyśmy przyjęli tę szansę, która jest trudna, ale jest niezwykle wzbogacająca. I na koniec jest się z tego tylko dumnym. Chciałabym Wam życzyć w tym samym miłego, dobrego, pełnego, przejrzystej, dobrej, głębokiej komunikacji i soczystości czasu. Przyjemności, kochani. Dobrego dnia.